Pan z wami. Dobiegł końca rok przedszkolny i w duchu wiary, i w duchu miłości, i w duchu wdzięczności spotykamy się na Eucharystii przed Bogiem, wielkim, miłosiernym i kochającym, który w każdym pięknym dniu tego roku pozwolił nam doczekać tego dnia, kiedy możemy przede wszystkim Jemu powiedzieć dziękuję i też wobec wszystkich, którzy w tym roku nam towarzyszyli. Ale nade wszystko Eucharystia zaprasza nas na dziękczynienie Panu Bogu, bo bez Boga ani do proga, bez Boga ani kroku dalej. Czy chcę powiedzieć to dzisiaj kadra? Niech powiedzą to z nami rodzice i dzieci. Dziękujemy, że Boże błogosławieństwo nam towarzyszyło w tym roku. W naszej nauce, w naszej zabawie, w naszych wycieczkach, spacerach, w przedszkolu, na placu i na każdej drodze do przedszkola i z przedszkola i w domu także, a może przede wszystkim. Będzie czas, żeby wyrazić ludzkie dziękczynienie, ale teraz i ludziom, ale teraz zapraszam do takiej gorliwej, wielkiej i takiej radosnej, gorącej właśnie modlitwy dziękczynienia Panu Bogu za ten mijający, miniony, ukończony rok. A księdza proboszcza, który nam zawsze towarzyszy, proszę o sprawowanie tej Eucharystii w naszej intencji dziękczynnej i z prośbą o dalsze błogosławieństwo, bo przed nami nie tylko wakacje, ale całe życie. Serce Pana Jezusa jest pełne miłości, jest gorące jak nic na świecie. Ten upał to jest nic wobec serca Pana Jezusa i chcemy temu sercu Jezusowemu, Bożemu miłosierdziu zawierzyć każdego z nas. I to będę czynił w tej Eucharystii, aby każdego z was zawierzyć boskiemu sercu, miłosierdziu Boga. Módlmy się za dzieci z naszego przedszkola, które rozpoczną edukację szkolną, by wiedza, jaką będą zdobywać, pomogła im w kształtowaniu i formowaniu prawdziwie chrześcijańskich postaw. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, którzy odeszli przed nami do wieczności, aby cieszyli się oglądaniem Boga w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich, którzy rozpoczynamy wakacje, abyśmy w czasie odpoczynku potrafili zachwycić się pięknem świata stworzonego przez Boga oraz pamiętali o modlitwie, niedzielnej Eucharystii i sakramentach świętych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj, Panie, nasze prośby i wołania, które do Ciebie zanosimy w pokorze naszego serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dziękować. Kwiaty. Znak wdzięczności za dar życia i łaskę Chrztu Świętego. Nasze dziękczynienie za szczęśliwie miniony rok przedszkolny. Zegar. Składany na ołtarzu zegar symbolizuje czas, który był i który będzie. Daj, Panie, byśmy go dobrze wykorzystali. Za to, co było, dziękujemy. Za to, co będzie, błogosław Boże. Obraz Jezusa Miłosiernego. Niech promienie miłości Jezusa Miłosiernego w świętym roku miłosierdzia ogarną nasze serca i wszystkich ludzi na całym świecie i przygotują je na uroczyste oddanie się miłosierdziu Bożemu na nadchodzące wakacje.
Pismo Święte, które otrzymują dzieci kończące przedszkole, jest naszym drogowskazem w codziennej wędrówce przez życie. Niech Duch Pocieszyciel pomoże nam w naszej bezradności, a dar rady wskaże nam właściwą drogę poprzez Twoje słowo. Chleb, symbol dobroci i miłości. W ziarnkach chleba składamy nasze serca. Chcemy być dobrzy jak chleb. Chleb i wino. Za chwilę stanie się ciałem i krwią Twoją, Panie Jezu. Umocnij nas tą Eucharystią, byśmy mieli siłę czynić chrześcijańskie miłosierdzie w tym roku miłosierdzia i zawsze. Także i Jego. Pokaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach tworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący dobry Łot usłyszał zapewnienie o raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakby się wypowiedział do każdego z nas. O, gdybyś znała dar Boży. Ty, który jesteś obliczem widzialnym Ojca Niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie. Spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli na słabość po Tobie, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie. Niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby jubileusz miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. I jak teraz poprosimy Pana Jezusa, aby pobłogosławił to obraz Jezusa Miłosiernego, które otrzymacie i zabierzecie do swoich domów, do swoich rodzin, aby zawierzać się Bożemu sercu, z tego Bożego serca upraszać łaski dla rodziców, dla dziadków, babć, rodzeństwa, dla tych, którzy tego potrzebują. Uwaga, rączki złożone, wszystkie dzieci. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił te obrazy i pobłogosławił te domy i miejsca, w których one będą. Abyś wszystkich obdarzał mocą swojej miłości i darem miłosierdzia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Teraz będziemy śpiewać, a jednocześnie Wam siostra Wam rozda
obrazki, porozdajcie pięknie, żeby każde dziecko miało obrazek i pięknie go trzymamy, patrzymy na Pana Jezusa. Pani Paulina i Pani Ewelina, ich poprosiłam o poprowadzenie dzisiejszej uroczystości. Przywitali pięknie wszystkich, więc ja witam wszystkich przywitanych. Naszą całą społeczność przedszkola z przyjaciółmi, pracownikami, rodzinami, z dziećmi, które są przedszkolakami i z tymi, którzy pozostają w domu mali lub starsi, z dziadkami, babciami, z wszystkimi bardzo serdecznie. Naszą kadrę, która jest w stanie spoczynku, a do nas dotarła, naszą kadrę panie z zajęć dodatkowych. Wszystkich serdecznie witamy, ale dzisiaj do powiedzenia mają wszystko i wyłącznie przedszkolaki. To one chcą powiedzieć, że rok szkolny zakończony, więc najpiękniejsze słowa, jakich się uczyły przez 3 lub 4 lata w przedszkolu, a to jedno najpiękniejsze słowo dziękuję, chcą dzisiaj nam podczas swojej Akademii Pożegnania Przedszkola i zakończenia roku, bo to nie tylko pożegnanie, ale też i zakończenie roku, bo spotykamy się po wakacjach z większością, chcą nam to piękne słowo wyśpiewać, wytańczyć i powiedzieć. A ja będę wplatała się swoim sercem w słowa i we wszystkie działania dzieci, żeby razem z wami swoje słowo dziękuję powiedzieć do każdego nauczyciela, bo jest dla mnie bardzo ważny i kochany, do każdej pani i pana, którzy w przedszkolu nam pomagają na co dzień, do każdej pani z zajęć dodatkowych, do naszego przyjaciela księdza proboszcza, i do każdej mamy i do taty, bo oni nam też bardzo pomagają. Mówi się, że współpracują z przedszkolem. Pomagają, po prostu są i tworzą z nami przedszkole. Na bardzo, bardzo różny sposób. Ale za to, co wszystko chcecie teraz wy wyrazić, właśnie ubierzmy w to jedno wielkie słowo dziękuję, ale podnieście do góry nosy. Wypnijcie pierś z waszym pięknym serduszkiem i uśmiechnijcie się, chociaż słonko świeci, ale wiecie, to, że słonko świeci, to jest bardzo wszystko fajne, bo byłoby dopiero śmiesznie, gdyby teraz spadł śnieg, tak? To by dopiero było niefajnie, ale świeci słonko i nam tylko pomaga w naszych uśmiechach, więc chcemy je tutaj zobaczyć, bo każdy aparat chce uwiecznić no niektóre to już ostatnie, szczęśliwe, uśmiechnięte buzie przedszkolaków. Proszę o poprowadzenie nasze panią Paulinę i panią Ewelinę z siostrą Agnieszką, oczywiście, która też przygotowała nam przedstawienie podczas naszej Akademii o patronce przedszkola. Więc to też również taki dzień naszego patrona, naszej patronki. Dziękujemy za ciepłe słowo siostrze Elwirze i zapraszamy już na przedstawienie Akademii dzieci odchodzących już z naszego przedszkola, kończących ten pierwszy, najważniejszy etap w swoim życiu, etap przedszkola. Prosimy o uwagę i życzymy miłych wrażeń. Powiemy, że już tak dojrzeliśmy, nowa się droga dla nas otwiera. W tym dniu świątecznym, innym niż wszystkie, witamy was w niskim ukłonie. To już nasz ostatni, nasz wspólny występ, w serduszkach i żal i radość płonie. Dzisiaj jest dzień ważny, wszyscy o tym wiemy, bo my sześciolatki do szkoły idziemy. Dzisiaj się tu spotykamy, aby wspólnie razem z wami śpiewać i świętować, skąd za roku się radować.
przedszkolu przez czas cały tyle zabaw było mił. Takie rzeczy się tu działy, takie dni przyjemne były. Wszystko znamy, każdy kąt i dlatego żadna szkoła nie jest. Chociaż są niesiorskie piątki, nie zastąpi nam przedszkola. Na dalszą drogę życia weźcie czarodziejskie te słowa. Proszę, dziękuję, przepraszam, niech każdy w sercu zachowa. Dzień dobry, do widzenia, niech obce wam nie będzie. Chwile spędzone w przedszkolu pamiętajcie zawsze i wszędzie. Dzieci z grupy Stokrotek chciałyby wraz z panią Anią, z którą bawią się uczą na języku angielskim, zaprezentować piosenkę. Zapraszamy. Żeby w kościele świętego ducha przy świętej z innymi słuchać, żeby uprosić was bardzo wiele, tak jak to czynią w każdą niedzielę.
dokładna i pracowita. Chciałbym cię wysłać do Warszawy, tam się krawiectwa dobrze wyuczysz, a potem znowu do nas powrócisz. Ojcze, zakład krawiecki to piękna sprawa, lecz ja jestem z życia ciekawa. Ciągle rozmyślam, co robić dalej, wciąż modlitwie Jezusowi duszę oddaję. A mając ręce życiem zajęte, z Bogiem się łączy Komunii Świętej, a siostra Stasia także krawcową podróż szykuje się całkiem nową. Lecz o habicie nie było mowy, gdyż nas prowadził za kasturą lotczym potężnym wojskiem. Zniszczył co wodę świętej Polsce, a one właśnie Polskę kochały i Panu Bogu ją polecały. Sława mówiła dzieciom na pięknym świecie, kochać słodkie serce, które miłością każdego wzrusza, jak z Maryją się zaprzyjaźni, aby żyć o to mądrze i raźnie. Thank you.
Po pewnym czasie Bolesława na wyraźne bohorzeczenie opuszcza klasztor zgromadzenie. Głowiczu plany kolejne snuje, tatuś umiera, mama choruje. A na cmentarzu, tuż obok taty, tylko rozrzucane uczy dla tych. Szczęśliwa. Dom noclegowy szybko zakłada, bo wkrótce ludzi z nim ludzi gromada. Pewna siebie wnet ogłosiła Kuzma w lewie przysiężęskiej pani udziela, która swoje na ścięgę swoje zdaje.
raju to świetna sprawa. Szybko pojawia się młodzież ciekawa. Białorusinki, Polki, Rosjanki szyją, haftują, czacka jest w bajce. Bolcia Bożego życia. Lucja jej imię, co światło znaczy. Już wkrótce z Bolcią staje do pracy. Jej śluby pierwsze zakonne składa. Ślad za nią ludzie starsza co nieco. Cieszy się Jezus, bo są tu przy nim. Trzymi są narki świętej rodziny. O jedność proszą w Bożym Kościele, ciszy z głupieniem nie mówią wiele. Thank you.
wśród jego żywej wiary wzór posłuszeństwa, rad modlenia i troski o to zbawienia. Nie wnętrza pryska głębia duchowa, zawsze czyny, a nie słowa. Moc ten życiowym są słowa, wierność woli Bożej bezwarunkowa. Jednym słowem nasza błogosławiona na ołtarze przez Jana Pawła wyniesiona. Igłą i miłością zmieniła świat, może ktoś złowicza pójdzie w jej ślad. Dziś Bolesława już niebo ogląda i na swe córki spogląda. Upraszczaj nam łaski u Pana, łowiczanko nasza ukochana. Dzieciom z grupy Słoneczek i Stokrotek oraz paniom za przygotowanie tej części.